Witam w kolejnym odcinku. Tak jak mówiłem, mamy dzisiaj sobotę i będziemy zaczynać sianie. Siał będę pszenżyto z tamtego roku, to co właśnie kupowałem w centrali. Jest siewnik ustawiony, wczoraj robiłem próbę kręcenia. Siewnik ustawiony jest na jakieś 230-220 kg na hektar. Powierzchnia, jaką będę siał, to 21 arów. Także 50 kg powinno gdzieś wyjść tego materiału siewnego. Także zapraszam na film, mam nadzieję, że się Wam spodoba.
Także jest już po robocie, po sianiu. Sianie wyszło tak jak widzicie. Moim zdaniem super. Ładnie zasiane. Teraz tylko czekać, aż to wszystko wzejdzie. Zagarniacz, tak jak widzicie, spisuje się bardzo dobrze. Nie ma praktycznie ziaren. Kluczem też do dobrego zakopania ziarna jest dobre spulchnione pole, bo jeżeli będzie twardo, to na lepsze siewniki nie dadzą rady i naprawdę nie będzie to zdawało egzaminu. Trzeba głęboko spulchnić, żeby po prostu to pole było miękkie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Później myślę coś, jakieś filmy techniczne robić, typu coś będę może robił, konstruował, nie wiem. Nie planuję nic. Planów mam dużo, tylko czasu mało i to tak właśnie wychodzi. Dobra, będę kończył odcinek. Pozdrawiam wszystkich, w szczególności tych, co mam w opisie. Wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. I praktycznie to by było na tyle na ten odcinek. Trzymajcie się wszyscy i do kolejnego odcinka.